lubię ten czas budzącej się wiosny, właśnie na podwórko tak obserwuję to całe otoczenie, nawet nosem czuć inny zapach jest, przyroda się budzi, psy moje jakieś też takie weselsze, żywsze, podobnie sąsiedzi już tam widać coś tam stukają, robią i budzą się do życia, odpalają silniki, sprzęt już szykują na te różne prace wiosenne, polowe. Jakiś tu nade mną nawet jakiś ćwirek co chwila się tam odzywa i coś tam podśpiewuje. A to nieodzownie, ta właśnie wiosna kojarzy mi się i wiąże się ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego, z życiem, prawdziwym życiem, który przyniósł Jezus Chrystus przez wydarzenia paschalne. Kiedyś z racji rozważania o jakichś świętach, pamiętam, nawiązałem do życzeń, którymi się obdarowujemy i te bardzo często szablonowe nasze teksty na tych pocztówkach: zdrowych, wesołych i spokojnych świąt życzą, i tam rodzina się podpisuje. I kiedyś właśnie tak przekornie mówię, a ja wam życzę niespokojnych świąt. I pamiętam, że właśnie było to coś takim mocnym odzewem, bo dzieci niektóre, które w zasadzie na liturgii tam nie zawsze uważają, to jakoś widocznie to ich dotknęło, zaskoczyło i w domu potem pytali się swoich rodziców: mamo, tato, a czemu ksiądz nam życzył niespokojnych świąt? Takie były dzieci zniesmaczone. Teraz z racji tej sytuacji, którą przeżywamy z tym zagrożeniem koronawirusem, sytuacją epidemiologiczną i te przepisy, które nas ograniczają i trzeba nam siedzieć w domu i nie wychylać nosa poza swoje mieszkanie. Niektórzy mówią właśnie, że ach, teraz nas spotkała taka sytuacja i te święta jakieś smutne i bardzo wiele osób tak mówi. A ja właśnie chciałbym w nawiązaniu do świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzyć wam właśnie spokojnych, tym razem spokojnych świąt, radosnych, spokojnych świąt, bo te święta mimo wszystko, cokolwiek by się nie działo, to one są radosne i one są spokojne, jeżeli dojrzeliśmy do paschalnych treści. Bo to, co my często uważamy za nasze świętowanie, udane świętowanie, no to właśnie zakręceni w tych marketowych półkach, kiedy chodzimy, żeby porobić zakupy na święta, gdzie to wszystko, nieraz te Mikołaje przeplatają się już z pojawiającymi się wielkanocnymi zajączkami, już nie wiadomo, które symbole odnoszą się do których świąt, gdzie myśli się, a kogo tam odwiedzić, gdzie pojechać, te święta, najlepiej gdzieś indziej może spędzić, po to, że właśnie te święta odczuć, że to jest czas wolny od pracy, taka odskocznia, takie świętowanie, nie? Hulanka taka. Fajnie, oczywiście, to ma swoje miejsce, ale to jest z racji czegoś. I my bardzo często gubimy to z racji czego to wszystko ma się dziać. Żaden koronawirus, żadne sytuacje nie mogą nas jako chrześcijan pozbawić tej prawdy, do której się odnosimy. Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Niech te święta wielkanocne będą takim prawdziwym pokojem właśnie w obliczu tego wszystkiego, co przeżywamy. Prawdziwym pokojem i dotknięciem tej treści, która jest przyczyną takiej autentycznej, prawdziwej radości, bo nie ma cenniejszego daru nad życie wieczne, które daje nam Pan Jezus. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i my w Nim zmartwychwstajemy i w Nim mamy nasze życie i tego nas nikt nie może pozbawić. Najgorsze, co może być, to grzech. To, co mówiłem wcześniej w rozważaniu. Naprawdę od koronawirusa, pamiętajmy o tym, o wiele gorsze jest to, co może nas tych owoców Zmartwychwstania Pańskiego pozbawić. O wiele gorszy jest grzech, który może w nas zniszczyć życie Boże, które może nas pozbawić Królestwa Bożego. A tak, trwając przy Jezusie Chrystusie i należąc do Niego, otwierając się na ten Jego dar wieczności i łaskę, która nas ma prowadzić do tej rzeczywistości, no to nic innego jak się tylko cieszyć i radować, nawet w takiej sytuacji, bo nie ma chyba lepszych rekolekcji jak ten Wielki Post. Tym koronawirusem zaczęło się od Środy Popielcowej i jeżeli ktoś jest mądry i potrafi się zatrzymać i pomyśleć w odniesieniu do tego, co mi oferuje świat i do tego, co mi oferuje Jezus Chrystus, to dojrzeje do prawdy paschalnej, a wtedy
te święta naprawdę nie będą smutne, no nie mogą być smutne, bo Chrystus zmartwychwstał, Chrystus daje mi życie wieczne. Cokolwiek by się działo, nie ma większej wartości nad to, co On nam daje. Alleluja.